Bardzo ciekawy artykuł ukazał się w Jewish Telegraphic Agency. Ciekawy jest tytuł tego artykułu, który ukazał się 4 maja tegoż roku. Czy zaczyna się era filosemityzmu? Stany Zjednoczone naciskają na kraje, aby kochały swoich Żydów jeszcze bardziej. A stwierdza to agencja, która zajmuje się monitorowaniem antysemityzmu. A szefem tej agencji jest Alan Carr. I nie jest to agencja prywatna, jakaś społeczna, religijna, absolutnie nie. Jest to agencja z rządu Stanów Zjednoczonych. A oto fragmenty tego artykułu. Na początku przedstawiam wersję oryginalną, a później tłumaczenie. Na końcu jest też cały ten artykuł dla tych, którzy mają ochotę go przeczytać w całości. Przeciwieństwem antysemityzmu nie jest tolerancja, powiedział Carr. Przeciwieństwem antysemityzmu jest filosemityzm, uznanie, szacunek i przywiązanie do wartości żydowskich i społeczności żydowskiej. I drugi ciekawy fragment. W nadziei, że możemy dotrzeć do dnia, w którym każde społeczeństwo poświęci się, tak jak Stany Zjednoczone, państwa muszą przyjąć i cenić swoją społeczność żydowską. A oto i całość tego artykułu, który ukazał się 4 maja w Jewish Telegraphic Agency, Żydowskiej Agencji Telegraficznej. Generalnie rzecz biorąc, artykuł ten jest bez komentarza, mimo że to jest Żydowska Agencja Telegraficzna, a sprawa dotyczy jak najbardziej społeczności żydowskiej. Jest to jednak dosyć ciekawe, że rząd Stanów Zjednoczonych zaczyna po prostu wywierać nacisk na kraje, aby obywatele zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i innych krajów po prostu kochali Żydów. Wydaje się, że takie uczucia jak miłość, nienawiść są osobistą sprawą danego człowieka, danej społeczności. Oczywiście pewne organizacje religijne czy społeczne mogą mówić o miłości, braterstwie i tak dalej, ale tak, żeby na gruncie prawnym deklarować, że wszyscy mają kochać kogoś, to wydaje się dosyć problematyczne.